Zadanie trzecie. Liczba logarytm o podstawie 5, liczby pierwiastek ze 125 jest równa. I to zadanie jest bardzo łatwe pod warunkiem, że wiesz, jak działają logarytmy. Czyli zapisujemy, że podstawa logarytmu, czyli 5, do jakiejś potęgi x musi nam dać pierwiastek ze 125. I teraz obie strony tego równania musimy przedstawić jako tą samą podstawę. W tym wypadku będzie to piątka. Czyli mamy 5 do potęgi x równa się i teraz liczbę 125 musimy przedstawić jako 5 do jakiejś potęgi. 5 do której potęgi to będzie 125? Oczywiście 5 do potęgi trzeciej i teraz pierwiastek również musimy zapisać jako jakąś potęgę. I pierwiastek to będzie potęga 1 druga. Czyli zapisujemy, że to jeszcze będzie do potęgi 1 drugiej. I teraz wiemy, jeżeli mamy liczbę podniesioną do potęgi i to jeszcze do jakiejś potęgi podnosimy, to te potęgi musimy ze sobą pomnożyć. W takim razie mamy 5 do potęgi x równa się 5 do potęgi, 3 razy 1 druga mamy 3 drugie. No i zobacz, te piątki możemy nawet sobie tak symbolicznie przekreślić i wychodzi nam, że x równa się 3 drugie. Czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D.